Jakaś masakra. Gamrot, musisz to wytrzymać, musisz to wytrzymać. Mówię serio, to nie są żarty. Halo, dzień dobry moi drodzy. Dzień dobry wszystkim. W końcu stało się to, czego wydaje mi się wszyscy polscy fani oczekiwali. Mateusz Gamrot pojawił się w grze UFC i z tej okazji rozpoczynamy karierę tym właśnie zawodnikiem. Nie będziemy grali na łatwym, nie będziemy grali na średnim, nie będziemy grali na trudnym. Będziemy grali na poziomie legendarnym. Mam nadzieję, że dam radę wskręcić się na sam szczyt Mateuszem Gamrotem, bo on sam, mam nadzieję, zostanie legendą w UFC, mimo że bilans nie jest wcale nieskazitelny. Zaczynamy. Poziom legendarny, brak restartów, brak wskaźnika wytrzymałości i tak dalej, i tak dalej. Mateusz Gamrot, ciśniemy z tym, ciśniemy z karierą. Będzie się działo, słuchajcie. Oj, będzie się działo. Głęboko w to wierzę. Contract. Tutaj. Pierwszy. Znaczy, trzeba na niego zasłużyć, prawda? Jak po ogień. Może być. Mateusz Gamrot fajnie wygląda. Nie jest idealnie, wiadomo, ale fajnie, że w końcu po tych skanach, które zapowiadał, jest. Gamrot nie jest zawodnikiem, który tutaj, jak wiemy... O, spadł im! No słuchaj, to by było coś niesamowitego, gdybyśmy teraz poczęli rywalizację z Padim. Pozwalałbym z nim zawalczyć później. Kurde, ale rozpoczynamy z Padim. Paddy the Buddy. No. Mistrzostwo świata, słuchajcie. Mistrzostwo świata, naprawdę. To jest coś wow, dobra. Chciałem powiedzieć, że Mateusz Gamrot nie słynie z tego, że tutaj, no, nie słynie z trash talku, tak? Umówmy się. Mam nadzieję, że się tutaj rozwinie w tym zakresie. Co możemy potrenować? Boks, zapasy. Moi drodzy, rozpoczynamy to starcie Gamrot kontra Paddy. Nie wiem co z tego będzie. Na pewno trzeba będzie uważać bardzo mocno na co? Oczywiście na te, jak to się mówi, zapasy, brazylijskie jiu-jitsu, BJJ Paddy'ego. Ale myślę, że Gamer da radę. Nie masz Uwika? Plan na tę walkę jest taki, żeby okopywać... O kurwa... nogę. Zobaczymy, czy to się powiedzie. Bronisz to Gamer? Oczywiście, że tak. Dobra. Spokojnie. Teraz my spróbujmy. O właśnie. Mateusz Gamrot już w ofensywce. Balacha na Paddym. Zobaczmy. No chyba nic z tego nie będzie. No, dawaj go. Było blisko, słuchajcie, było blisko. Ale niestety nie udało się. Kimurę chciałeś, chłopie. No, zobaczmy. O, do góry poszedł. Dobra. O, skubanany. No to mi się zrewanżował, przyznaję. Przyznaję, że mi się zrewanżował. I mogą być ciężary zaraz.
Już są zresztą. Jakaś masakra. Gamrot, musisz to wytrzymać, musisz to wytrzymać. Mówię serio, to nie są żarty. Mamy to, dobra. Kurde, nie ma biodra. Nie ma biodra. No. Poszedł po half guard. Dobra. Poobijany trochę w tej pierwszej rundzie. Znaczy w tej pierwszej rundzie, no. Obaj jesteśmy poobijani, ale chciałem powiedzieć, że nic z tego, gość. Że w parterze. Musimy punktować. O nie! O nie! Najgorzej. O nie. No nie jest dobrze teraz. Teraz naprawdę nie jest dobrze. Duszenie. Próba duszenia. Ale wyjdziemy z tego. Wyjdziemy z tego, wyjdziemy z tego. Oczywiście, że tak. Dawaj half guarda, pięknie. Kurde. Pół guarda, oczywiście, że tak. Musimy teraz wybronić przejście, udało się. Ajajajajaj. Liczyłem na przetoczenie, no liczyłem na przetoczenie, nie ukrywam. No i są problemy w tej pierwszej rundzie. Znowu. Znowu typ próbuje duszenia. Pierwsza runda będzie dla Padiego niestety. Obawiam się, że pierwsza runda będzie dla Padiego. Gamrot ze sporymi problemami tutaj. Większymi niż się spodziewałem. No, staniemy na koniec rundy, ale niczego to już nie zmieni. Dwa sierpie przynajmniej sprzedałem. A wybronione, wybronione, halo, to już po czasie. Halo, halo. A, straciliśmy mnóstwo kondycji, powiedział mi mój coachu. No cóż. Spróbujmy te loły. Dobra, wchodzą, na razie wchodzą. Ten jakie kombinacje robi, kurde. Już mnie złapałeś, już mnie złapałeś, już mnie... Nie. Spokojnie, defensywka. I low. Dobra, wchodzą. Najważniejsze, że mu się noga wygina. Defense. Dobra. Ajajaj, niecelny to... Jak jest niecelny, to nie jest dobrze. Oj, jeszcze high. Pięknie! Mocno oberwał, ale Mateusz też się naciął na kontrę chyba. God damn it. Teraz będziesz bronił tego, tak? Defense! Dobra. Spokojnie, gościu. Ale kondycyjnie Gamrot widzę, że tutaj już nie jest z nim najlepiej, niestety. Ten cały czas pod tą siatką chce walczyć. Nie dziwi mnie to specjalnie.
Pięknie! Okupujemy tę nogę. O kurde. Ja też dostałem na girę. Easy, 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 easy. Sierpy nie wpadły. No musisz przytrzymać. Dobre, dobre, dobre. Defense. Wyciągniesz to, Gomer. Tak jest. Wyciągnął. Spokojnie, spokojnie. Pięknie. No czemu nie padłeś ty? Tak jest! Masz go, Gamrot. Ciśnij, dziada. Ciśnij, dziada, tak jest. Nie, nie, nic z tego. Nic z tego. No i jednak. Jednak obalił. Tak jest, pełna kontrola, gościu, pełna kontrola. Mamy dosiad, mamy dosiad. No co ty gadasz? Mówiłem, że on jest niebezpieczny z pleców. Już nie pamiętam, czy to mówiłem, czy nie. No, nie uda się go przetoczyć w ten sposób. God damn it. Szkoda. Teraz. Teraz mamy przetoczenie. No, jest nieźle. Kurde, jeszcze mi to zablokował, no. Jeszcze gumowa garda. I gilotyna niestety. No Gamrot tego nie klepnie, to także spokojnie. Nie ma opcji, żeby to klepnął. Nie ma najmniejszych szans nawet na to. Obijamy. Ziomek już krwawi. I to mocno. Dobra. Druga runda dla nas. Druga runda dla nas. Nie ma innej możliwości. A zaczynamy trzecią rundę przecież w stójce, także spokojnie. Ten! Nie słyszeli w ogóle. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie jest źle, słuchajcie, nie jest źle. Obijemy mu nogę. I może jakoś padnie. Tak jest! W końcu. Oj, to było niebezpieczne dla mnie, tak szczerze. A! Pięknie! Tylko moja noga też ucierpiała. Easy, 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 easy! Wstawaj, wstawaj, wstawaj od razu. Pięknie. Pięknie, panie Gamer. Chciałem high kicka, ale... No nie wierzę, że on to zrobił w ten sposób. Ależ się wyratował tutaj. No szapoba, panie Paddy, mimo wszystko. Ale nic z tego. Nie w ten sposób, dokładnie. I jesteśmy z góry. Nie, 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 tak to nie. Tak nie będzie. Tak nie będzie. Jest biodro.
Dobra. Wracamy do stójki, ja się nie muszę tutaj siłować w parterze. On już wie. On już wie, że są problemy z tą nogą. Dokładnie to wie. Czemu to nie wpadło teraz? Kurde, już pod tym... No, zmęczeni obaj. Zmęczeni obaj, ale... Piękny haj. Masz go. Tak jest. Jeszcze się tutaj utrzymał. Oj, to było groźne. Nie. Cały czas stoi, nie? Koniec! Noga złamana. Gamrot wygrywa przed czasem. Dokładnie tak. Udało się w końcu. Masakra. Plan się powiódł po prostu, no. Po prostu plan się powiódł. Całe szczęście. Ladies and gentlemen, referee Eve Leving. Jaki obity. Wiecie co jest najgorsze? Że w karierze Mateusz Gamrat. Niestety nie ma statystyk dokładnych po walce, z tego co pamiętam, w karierze. Na online jest, ale w karierze już nie. Co jest, kurde, no smutne. Nie oszukujmy się. O! Jednak są. A byłem pewien, że nie ma. Nieważne, 5 knockdownów. No kiedyś musiało nie być, naprawdę. 5 knockdownów. Fajnie. Ale czy będzie punktacja? O właśnie. Nie ma tutaj punktacji. Jako tako. Są staty. Tutaj, no mówi punktację wprawdzie, no ale wiadomo. 4-1 w obaleniach. Nie no. Kontuzje nóg. No ale też się parę razy nadziałem. Dobra. Jest zwycięstwo. Pierwsze zwycięstwo Matthew Gamrota. Tutaj w tym trybie kariery. UFC 4. Nie w trybie, tylko poziomie trudności. Czy tam na poziomie trudności legendary. Super. I pytanie, z kim w kolejnym odcinku Matthew Gamrot zawalczy? O proszę. Nie odrzucamy. Mark Diakese. Bierzemy to i widzimy się w kolejnym odcinku podczas przygotowań albo walki od razu. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, abym tutaj pokazywał przygotowania do walki, czy też samą walkę. Po prostu. Na razie. Hej.